Witajcie, z uwagi, że mam całe mnóstwo kółek do wycinania, a nie przywiozłem swojego takiego przyrządu, nie będę też kupował nic. Wymyśliłem tak na biegu taki przyrządzik. Z kawałka drewna można nim wycinać różnego rodzaju kółka, czy ośrodowe, czy takie duże. Można też wycinać takie, czy z tektury, czy z plastiku. No wszystko jedno. Zaraz pokażę Wam, jak za pomocą czegoś takiego i maszynki do golenia, czyli takich ostrzy plus, no powiedzmy, gwóźdź, kawałek śrubki, o, wykonać taki przyrząd, który pięknie Wam będzie to wycinał. Taki arkusz byłem, aby wyciąć około 20 zł. Potrzebuję wyciąć 3 rodzaje kółek. Ja sobie tu już zaprogramowałem na tym kawałku drewna. Ustawiłem w tej chwili na kółka te największe i zobaczcie, jak to będzie wycinało. Kółko jest duże, dlatego troszkę zeszło. Zobaczcie, jak to wytnie. Zaraz pokażę Wam, jak wycina w środku. Czyli tniemy teraz kółko o średnicy 68. Proszę bardzo. Mam kółko o średnicy 68, a teraz chciałbym wyciąć w nim otwory. I zobaczcie. No, powiedz, dla tych, którzy nie lubią się za bardzo bawić w jakieś tam takie dokładniejsze rzeczy, kawałek drewna, kawałek gwoździa, kawałek ostrza od maszynki do golenia. Ustawiłem sobie odległość 68, tak jak tam do kółek i zobaczcie, mogę sobie tu wycinać kółeczka. Taka cienka plexi kosztuje mnie to niecałą złotówkę. Gdybym używał tej do drukowania, jedna kosztuje mnie 4 zł. No i nożyki. Nożyki można wziąć z takiego zestawu. Ja kupiłem tu 10 nożyków za 5 zł. I ja używam takich zużytych nożyków. Wystarczy tu odciąć takie 4 główki, podważyć. Tak jak powiedziałem, trzeba to robić ostrożnie, bo nożyki są bardzo ostre.
O, i tu już nożyki są brudne, bo są akurat już używane. Możecie sobie, zobaczcie, jest jeden nożyk. Tu jest przekładka. Jak powiedziałem, dzieci trzymają się z daleka. To może robić dziadek, tata lub jakaś osoba dorosła, bo są straszliwie ostre. I tu mamy, moi drodzy, drugi nożyk. Taki nożyk w tym zestawie podzielimy na dwa, czyli tu, gdzie jest środkowy otwór. Można to przeciąć zwykłymi nożyczkami i będziecie mieli dwa nożyki z jednego. To jest akurat, ja tu użyłem akurat tego. O! Przykręcamy na śrubkę, tak aby tu wystawało tylko. O, nie wiem, czy to będzie. O, widać. Taki trójkącik. Widzicie, tu jest ten trójkącik. Dobrze by było, żeby ten trójkącik znajdował się na samym środeczku tu po prostu deski i to ostrze musi być niestety pod kątem. O. Zresztą to sobie dobierzecie. Tu w tym drugim zestawie zrobiłem takie wzmocnienie, że ten nożyk się po iluś tam razach przykręcania nie zapada się, czyli tu jest taka ścianka oporowa, wygięta z takiej blaszki. I tak zupełnie już na koniec. Parę dni temu też do tych celów kupiłem sobie taki zestaw. Powiem tak, rewelacja. To kosztuje bez promocji 14 zł, na promocji kosztuje 9 zł, natomiast na targu kosztuje 5 zł. Nie zachwycałbym się tym, ale to jest, powiem Wam, rewelacja. Dokładne, precyzyjne, za 5 zł, coś niesamowitego. Tu sobie możecie wyregulować. Prędkie rozkładanie jest tu, w tym miejscu. Konstrukcja jest super solidna. Do tego jest ołówek wykonany przepięknie. Do tego ołówka jest tu jeszcze strugaczka. Jest zestaw grafitów zarówno do cyrkla, jak i do ołówka. Dodatkowo gumka, no i piękna obudowa. 5 zł, super sprawa. Nie wytrzymałem i do tego zestawu z użyciem gwoździa wykonałem sobie taki nożyk. O! Czyli gwóźdź, tu wyfrezowałem fleksem, nagwintowałem otwór, wstawiłem śrubkę, podkładkę i tu jest wstawiony nożyk. Moi drodzy, rewelacja w takiej folii samoprzylepnej wycina, powiem Wam, niesamowicie i wycina kółka. Idealne kółeczka każdych rozmiarów, bo tu można sobie, jak wiecie, to skręcić. Wyjmuję to, nożyk wstawiam tu, dokręcam i mam taką wycinarkę podręczną, idealną do pudełka. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w następnym.